Jedno z pierwszych wspomnień, jakie mam w głowie, to widok Jeziora Tomasznego, gdy miałam zaledwie kilka lat. Ten widok był tak piękny, że odcisnął piętno na moim życiu. Piętno chęci podzielenia się ze światem swoimi uczuciami i dzieleniem się światem z przyszłymi pokoleniami. To wszystko składa się na to, co dziś robię. A co dzisiaj robię? Przede wszystkim jestem szalonym ekologiem. Uczę ludzi, że zakręcanie wody w czasie mycia zębów ma znaczenie, a plastik to niepotrzebny element naszego życia, z którym można się rozstać. Nie można natomiast rozstawać się z dobrym poczuciem własnej wartości, dlatego przygotowuję scenariusze lekcji edukacyjnych, które pozwolą młodzieży uwierzyć w siebie i spełniać swoje marzenia. Tak jak ja. Moje pierwsze marzenie – własna wystawa artystyczna. Jak się później okazało, było ich wiele. Ale najbardziej niezapomniana to ta, w której moje obrazy wisiały w miejscu, gdzie wcześniej dzieła Zdzisława Beksińskiego. Dziś jestem szczęśliwą absolwentką naszej uczelni. Dumną ze swoich osiągnięć i szczęśliwą w wiele wspomnień. Sięgam w pamięć i widzę uśmiechnięte twarze ukochanych ludzi z socjologii. Widzę cudowne czasy, kiedy trzeba było pomęczyć się nad różnymi projektami, by później móc powiedzieć – było warto. Jak w przypadku organizacji Dnia Dawcy Szpiku, różnych konferencji czy wydarzeń z NZS-em. Dziś wiem, że wszystkie te lata spędzone na UP otworzyły moje horyzonty. Pokazały, że kierunek studiowania nie jest jedynym kierunkiem, w jakim należy patrzeć. Studia otwierają dla nas ścieżki, a my nie musimy między nimi wybierać. Możemy iść każdą i robić wszystko to, co dla nas ważne. Zrozumienie tego to moje największe osiągnięcie.